Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. O Boże, wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Święto Miłosierdzia, dzień uwielbienia Boga, który jest miłosierdziem samym i dzień Jego wielkiej hojności. W dniu tym Jezus pragnie w sposób szczególny rozdawać łaski. Powiedział do świętej siostry Faustyny: w dniu tym wylewam całe morze łask na duszę. Kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Całe morze łask, a pomiędzy nimi ta jedna bardzo szczególna, zupełne odpuszczenie win i kar. Aby otworzyć się na przyjęcie tego morza łask, należy być po dobrze odprawionej spowiedzi świętej, a w dniu święta przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Ważna jest także nasza codzienność, wysiłek podejmowany, by zaufać Bogu i być miłosiernym dla braci. Święto Miłosierdzia, módlmy się z ufnością, prośmy odważnie, wiedząc, że to, co jest dla nas dobre, otrzymamy, bo radością Jezusa jest dawać wiele i to bardzo wiele. Choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i grzechy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest dla nas zawsze otwarta.